Witajcie. Dzisiaj chciałem wam powiedzieć jeszcze coś o tej farbie, tutaj, którą malujemy te całe rurki. Słuchajcie, no dziadostwo pierwszej wody. Tam są na puszkach, ja tego wcześniej nie zwróciłem uwagi, cholera. Widzicie, to jest to, jak człowiek ufa. Pytałem się Niemca, przepraszam, żeby nie było. Pytałem się go, czy ta farba jest trująca. No i po prostu na jego pytanie, na moje pytanie on powiedział, że nie jest ta farba trująca. Ale słuchajcie, zastanowiło mnie to, w jakiej temperaturze ona krzepnie. Ponieważ dzisiaj było na budowie tylko 3 stopnie i dosyć ciężko się malowało tą farbą. Więc zapytałem go, poszedłem do magazynu sprawdzić tą puszkę. No i zobaczyć, co tam na tej puszce jest napisane odnośnie tej temperatury stosowania, malowania i tak dalej. Wiecie, jak to jest w tych takich różnych wyrobach. No i tu słuchajcie, jest napisane, że temperatura stosowania od plus 12 do plus 30 stopni to jest najlepiej, a dzisiaj było 3, więc teoretycznie stąd były te problemy z malowaniem, ale okazało się, że tam minimalna temperatura, chociaż nie polecają, to jest właśnie 3 stopnie. No i przy okazji, słuchajcie, zobaczyłem te piktogramy tak zwane na tej puszce, które tam są, i zacząłem czytać ulotkę. No i okazuje się, że to jest trucizna straszna, formaldehyd, bisfenol A i inne dziadostwa. Tam ja wam na końcu filmu pokażę, co tam po prostu, jakie tam są niespodzianki z tymi piktogramami. No i okazuje się, że my robimy to bez masek. Jakim prawem, to ja nie wiem. Poszedłem tam do Niemca i powiedziałem mu, że potrzebujemy maski z dwoma podwójnymi filtrami takimi, po prostu, żeby to było bezpieczne dla zdrowia i tak dalej. Wysłałem do firmy również te piktogramy i nie wiem, co zrobić, ale najgorsze jest to, że mnie Niemiec oszukał, że to nie jest trująca farba. Tymczasem ona jest bardzo silnie trująca. Macie jakieś pomysły, co z tym zrobić? Bo w sumie zostałem oszukany. No i nie bardzo wiem, jak się zachować. Czy jest jakiś urząd w Niemczech, który się takimi rzeczami zajmuje, czy co? Jutro mnie czeka malowanie tego na szaro. To było pomalowane wczoraj na ten kolor taki tutaj, powiedzmy czerwony, bordowy i tak dalej, jak go zwał, tak go zwał. Nasz odpowiednik polskiej farby w kolorze to jest Minia. Także jak ktoś wie, to może sobie wyobrazić ten kolor. Ale nie o to chodzi, kwestia tylko właśnie w tym, że jest to silnie trująca, toksyczna farba. A my to malowaliśmy bez masek i Niemca to właściwie w ogóle nie obchodziło, co się stanie ze zdrowiem. Co ciekawe wam powiem tylko tyle, ponieważ ja tu jestem ze swoim synem, to poczęstowałem go takim wafelkiem orzechowym i zanim powiedziałem mu, że to jest wafelek orzechowy, powiedział mi, że o smaku truskawkowym. No i wyczytałem oczywiście w tej instrukcji, że ta farba jest silnie alergiczna, może powodować alergię i tak dalej. No i pewnie ta z utratę smaku i tak dalej, takie różne rzeczy też. Tym bardziej, że robi się to, słuchajcie, 10 godzin malowania w takim dziadostwie. No nie wiem. Bez maski. Coś jest nie tak. Coś jest na rzeczy. Piszcie w komentarzach, bo jestem ciekawy. Jeżeli ktoś mnie ogląda z Niemiec, powiedzmy, czy w Niemczech i tak dalej, i zna się na tym, może Franek Kimono, ty tutaj siedzisz w Niemczech dosyć długo, może wiesz, co z tym fantem zrobić, to piszcie mi, bo nie chciałbym tego tak zostawić, jak jest. To tyle. Trzymajcie się. Cześć.